Witam serdecznie wszystkich spod znaku Barana. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart Tarota do końca bieżącego roku, jeżeli chodzi o Wasze sfery tutaj uczuciowe, miłosne. To będzie rozkład także dla osób, które są w związku, jak i dla tych, które aktywnie poszukują kogoś, szukają tej drugiej połówki. Zapytamy tutaj karty, czy są jakieś możliwości, czy się tutaj coś zmieni, coś się pojawi, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, jakie są okoliczności w tym nadchodzącym czasie, żeby może trochę pojaśnić tą sprawę. Więc tak, zacznijmy tutaj rozkład. Wy w międzyczasie, jeżeli nie zrobiliście tego, możecie zasubskrybować kanał. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to jest link do mojej strony internetowej pod filmikiem, tak jak zawsze. Zachęcam i zapraszam. Dobrze, co my tutaj mamy, co karty tutaj pokazują? Rozumiem. Aha. Tak, tak. A, tutaj dość ciekawie. Karty, o, widzę, że rozkład ogólnie, moi drodzy, tutaj jest całkiem pozytywny. Zobaczmy tutaj, pomyślmy chwilkę, cóż tutaj widać, cóż tutaj się dzieje. I teraz tak, od razu mogę powiedzieć, że dla osób, które poszukują kogoś właśnie bliskiego, tak, czyli są obecnie singlami, ale chciałyby to zmienić, to widzę, że nadchodzące miesiące będą bardzo sprzyjające, tak, będą bardzo dobre dla Was. I tutaj karty wskazują, że będzie praktycznie, jeżeli będziecie faktycznie szukać kogoś, tak, tutaj nie będziecie tylko czekać, siedzieć i założonymi rękoma i tylko czekać, aż ktoś się pojawi w waszym życiu, ale będziecie także tutaj, no, przynajmniej wyglądać i będziecie też aktywnie próbować kogoś poznać nowego, to widzę, że jeżeli tego nie przestaniecie, to już do końca bieżącego roku, karta sądu tutaj o tym dość mocno mówi, będziecie tworzyć nową relację, która będzie bardzo optymistyczna, tak? Która będzie miała bardzo optymistyczne podwaliny, które będą, no, będziecie oboje, tak, będziecie już patrzeć w przyszłość i widzieć tutaj jakieś takie plany wzajemne, więc wydaje się, że to będzie działo się całkiem szybko, no bo mamy tutaj co za raptem kilka miesięcy, tak, do końca roku, a jeszcze trzeba tutaj właśnie tą osobę poznać, albo może już poniekąd poznaliście i jesteście w trakcie tutaj tych pierwszych spotkań, ale już do końca roku będziecie traktowali się jako konkretna para, tak, jako będziecie siebie widzieć jako, no, związek, tak, będziecie się widzieć jako dwie osoby, które są razem i będziecie snuć już tutaj plany na przyszłość, będziecie się zastanawiali nad tym, co będziecie dalej robić jako właśnie para w przyszłości, pewnie jeżeli chodzi o przyszły rok. Bardzo, bardzo ważna i bardzo fajna rzecz. I widzę tutaj, tak jak mówiłem, nie możecie jednak tutaj spocząć na laurach i teraz czekać, aż ten los się odmieni i ktoś po prostu przyjdzie i was wyciągnie na jakąś randkę. Tutaj trzeba, ta karta kochanków wskazuje na to, że trzeba faktycznie tych starań dołożyć, co bardzo często wśród kart Tarota obecnie z doświadczenia, tak to widzę, jak odpowiadam na pytania wasze, to często oznacza właśnie, no, też korzystanie z tych takich dobrodziejstw internetu czy technologii obecnej, ale tutaj jest pewna rzecz, która skłania mnie jednak do przekonania, że bardzo możliwe, że tą osobę poznacie, tą osobę, z którą się zwiążecie, poznacie albo już może znacie, tylko po prostu nie patrzycie na tą osobę w taki sposób, to będzie ktoś z tego rozszerzonego grona waszych znajomych. Więc tutaj na pewno karty, no, sugerują, żeby, no, może nie tyle, żeby prosić przyjaciół o to, żeby byli swatkami, ale
tutaj wydaje się o to, żeby po prostu nie stronić od tych kontaktów społecznych, od tych spotkań. I widzę tutaj, że w jaki sposób ta osoba będzie właśnie znajoma poniekąd, czyli może znajomy znajomego, albo nawet jeżeli poznacie tą osobę przez no, te środki, powiedzmy, tych aplikacji internetowych czy czegoś takiego, to też to będzie ktoś, kto się okaże, że w sumie jest w takim rozszerzonym gronie waszych znajomych, po prostu na siebie traficie w taki sposób i potem się okaże, że jednak znacie tych samych ludzi. Więc tutaj taka ciekawa notka. Tutaj rozgadałem się na temat osób poszukujących, bo to było tak dość tutaj oczywiście pokazane, jeżeli chodzi o karty, jak ta sytuacja w najbliższych miesiącach będzie się układała, ale dla osób, które są w związku, to widzę tutaj, że będzie ważny krok w najbliższych miesiącach, którego dokonacie jakiejś zmiany, ale to taki ważny krok albo was obojga, prawdopodobnie będzie to dotyczyło was obojga, a jeżeli tylko jednej strony w ten formalny sposób, to was przy okazji, no jesteście tutaj parą, małżeństwem może nawet, więc tutaj będzie zmiana, będzie taki dość duży krok natury finansowej, tak, zrobiony, karta szóstki denarów i asa denarów także mówi właśnie o takim dość konkretnym przedsięwzięciu finansowym, więc może to będzie jakiś wspólny wydatek, ale w jakimś konkretnym celu. To też może być, no, może zakup właśnie mieszkania, może zakup jakiegoś, no nie wiem, wspólny wydatek, może nawet pierwszy, jeżeli jesteście na początku waszej drogi jako para, to może będzie jakiś taki wasz wspólny wydatek na może wyjazd gdzieś, tak, raz coś, co będzie was łączyło w pewnym sensie. Nie mówię, że to od razu tutaj znaczy, że będziecie podpisywali kredyt na 25 lat, bo wiadomo, że tutaj dopóki kredyt nas nie rozłączy, a są te powiedzenia różne, ale to będzie taki ważny krok, taki z materialnego punktu widzenia, ale będziecie chcieli go zrobić. To nie będzie to, że będziecie do tego przymuszeni w żaden sposób. Niemniej tutaj karty mówią, że dalej będziecie także planowali jeszcze w bieżącym roku, czyli bo tutaj ten rozkład jest do końca bieżącego roku, będziecie planowali wspólne przedsięwzięcie, tak? Będziecie planowali wspólne przedsięwzięcie także na przyszłość, tak? Czyli to będzie tutaj sugerowało, że no, jeżeli jesteście na początku właśnie swojej drogi, że jednak myślicie poważnie o sobie nawzajem, tak? No bo będziecie tutaj skorzy podejmować takie wiążące decyzje także no, na początku jako para, a jeżeli jesteście już w długotrwałym małżeństwie, tak? Na przykład, albo w długotrwałym związku, gdzie już wiecie, że ten przyszły rok także będziecie razem, to widzę tutaj, że to, co będziecie planowali, to będzie bardzo takim dość ważnym wydarzeniem, które będzie miało się rozegrać w przyszłym roku, ale rzeczy trzeba będzie zrobić, żeby no, to doszło do skutku jeszcze w tym. Może to jest właśnie wspólny wyjazd, albo też jakiś wspólny zakup, także to wcale siebie nie wyklucza, że będziecie także tutaj planowali jakiś taki konkretny krok, który będziecie przemyślali razem, będziecie też razem do niego dążyć, tak? Będziecie do niego dążyć razem. Tutaj karta sądu w tym wypadku, w tym kontekście właśnie o tym mówi. I będziecie razem dokładali starań do tego, żeby to się ziściło. To może być na przykład, no jeżeli jesteście parą od jakiegoś czasu, może będzie to staranie się o dziecko. To też może być już taka konkretna decyzja, taka wiążąca decyzja mimo wszystko, tak? Więc ten plan tego działania, tutaj karetka jakaś w tle jedzie, mam nadzieję, że nikogo tutaj to nie zepsuje wrażenia rozkładu, ale tak kończąc, to właśnie to działanie, tak, ten wspólny plan, to co chcecie tutaj osiągnąć i co będziecie budowali razem i będziecie zmierzali do tego konkretnego no, tego jakiegoś osiągnięcia czy tego wspólnego przedsięwzięcia, widzę, że nawet to już tutaj karty trochę wybiegają do przodu, ale że będzie bardzo optymistyczny wydźwięk tego, tak, to znaczy, że już jeszcze do końca roku będziecie widać, że wszystko jest na dobre,
dobrych torach, żeby się spełniło, żeby wyszło tak, jak powinno i nic nie stoi na przeszkodzie i będziecie razem też tutaj karta ta Słońca mówi jeszcze w połączeniu z kartą Giermka denarów, że będziecie wyczekiwali tego, więc tutaj będzie taka niecierpliwość, żeby to już, żeby do tego doszło, żeby faktycznie wszystko się udało i że, no, że będziecie już chcieli tam być i chcieli to robić, więc będzie takie coś do wyczekiwania dla was. Więc tak, tutaj to jest rozkład dla was, moi wszyscy tutaj spod znaku barana na te nadchodzące kilka miesięcy w waszej sferze uczuciowej, w waszej sferze tutaj miłosnej, tak, czyli no, partnerskiej powiedzmy także. Mam nadzieję, że będzie to przydatne, jeżeli tak, możecie tutaj zasubskrybować, jeżeli tego nie zrobiliście. Ja jestem Kosma Mykowski, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Bardzo zachęcam i zapraszam, mam też wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!